Okej, okay, a więc tematem dzisiejszej mowy jest taki poetyckie, poetycko ujęty temat, że Dhamma tworzy piękno i dobro z rozczaskanego szkła naszych żyć. Temat po pierwsze bliski sercu mi od zawsze, ponieważ i no jest to jedna z takich najpiękniejszych rzeczy na ścieżce, że właśnie dama tworzy, no zmienia nas całkowicie i daje takie uczucie, że praktycznie nieważne co było w przeszłości, to może się to przerodzić w coś pięknego, i często jest tak, że różne trudne doświadczenia mogą właśnie przeradzać się w jakąś mądrość, we współczucie, w zrozumienie i tak dalej. I to jest piękne dlatego, ponieważ w zasadzie nieważne kim jesteśmy, a jesteśmy różni od siebie pod wieloma względami, mamy różne doświadczenia, różną historię, różne typy osobowości, różne doświadczenia, a mimo to jest takie uniwersalne coś w naturze, w życiu, że ktokolwiek głęboko praktykuje damy, no to te wszystkie trudne rzeczy mogą się przerodzić w coś dobrego i też nas wzbogacić, usztachetnić. No i przede wszystkim też to, że po prostu one mogą w pewnym sensie przeminąć i przestać nas dotykać. Także tutaj mamy różne metafory. Właśnie jedna, no ta, która jest powiedzmy główna na tych w tytule, no to właśnie że tak jak możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy na przykład jakąś taką kulą szkła, takiego pięknego krystalicznego i ona się roztrzaskuje w procesie życia, po prostu jesteśmy setkami potrzaskanych, kaleczących kawałków, no a później właśnie właśnie praktyka damy może sprawić. Czy to serce damy, o którym już wielokrotnie mówiłem, że z tego potrzaskanego szkła, jakby tworzy się na przykład jakaś piękna figurka, prawda, i która jest jeszcze piękniejsza niż wcześniej. I bardzo podobną metaforą jest na przykład właśnie ta sztuka kintsugi japońska, że załóżmy było naczynie, które załóżmy miska, taka jak widzieliście na obrazku, który tam był na stronie, który promował to wydarzenie, no to właśnie. To że miska się rozbija, no i zamiast ją wyrzucić i uważać ją za bezużyteczną, no to właśnie bierze się jakąś tam masę, którą jeszcze można połączyć właśnie ze złotem, i wtedy tą masą łączymy tą miskę i ona jest znowu cała i jest jeszcze piękniejsza niż wcześniej. I właśnie to symbolizuje to, że te wszystkie trudne doświadczenia i problemy i tak dalej może sprawić, że. No, zamiast to wyrzucić i stwierdzić, że jesteśmy bezużyteczni, że jesteśmy źli, że jesteśmy stromieni i tak dalej, no to możemy zamiast tego myśleć o tym właśnie, że to jest coś pozytywnego, że, że mimo, że to było trudne i bolesne, to możemy z tego stworzyć coś pięknego i może jeszcze piękniejszego niż wcześniej, jeszcze bardziej pełnego. No, i to jest bardzo ludzkie doświadczenie, ponieważ jako ludzie. W tej sferze egzystencji jesteśmy istotami, które, choć mamy potencjalnie nieskończone dobro w sercu i szlachetność i tak dalej, no to jesteśmy takimi istotami niedoskonałymi, okaleczonymi. E, praktycznie każdy człowiek ma jakieś większe cierpienie i tak dalej na wielu płaszczyznach, więc w pewnym sensie jest to zapisane w, życiu, w życie ludzkie, że musimy po prostu właśnie coś zrobić z tą krzywdą. Z, Tymi trudnymi doświadczeniami, z naszymi własnymi złymi wyborami, i to jakoś to przetransformować. I w zasadzie w życiu ludzkim jest zapisane to, że jesteśmy jak te rozbite naczynia, które trzeba znowu tą złotą masą jakby skleić i zrobić z tego coś pięknego, więc to jest wręcz zapisane w archetypie życia ludzkiego. Na no, ścieżce damy, oczywiście. No i kolejna metafora, w zasadzie niemalże ta sama, właśnie mówi się, że kwiat lotosu potrzebuje błota, żeby wzrosnąć, więc właśnie ten piękny kwiat lotosu, który otwiera, to coraz bardziej to serce lotosu i to dobro, tą prawdziwą miłość, współczucie, odpuszczenie i tak dalej. No właśnie potrzebuje tego błota, czyli też tych trudnych, nieprzyjemnych, brudnych doświadczeń, które nam uświadamiają różne rzeczy, które nam pokazują pewne rzeczy o rzeczywistości i tak dalej, więc. Jest dużo takiej metaforyki właśnie, która może nam to obrazować. Natomiast no właśnie ważne jest to, że te metafory odnoszą się do rzeczywistości. To jest właśnie natura życia ludzkiego, zwłaszcza właśnie na ścieżce damy, że tak to wygląda. No i w zasadzie to będzie głównym takim tematem. No i tutaj jest wiele perspektyw, w jakim można go rozpatrywać. Może zacznę od tego, że. Moją inspiracją. Znaczy, W sumie inspiracji jest wiele. Własne doświadczenia i gdzieś tam zarówno takie życiowe, jak i nazwijmy takie duchowe, które gdzieś tam też mi to pokazały i też obserwacja innych. Właśnie jak ich życia pod wpływem damy, też się zmieniają w taki sposób i tak dalej. No ale też właśnie akurat ostatnio mi się to odświeżyło, bo właśnie jest taka youtuberka nazywa się Chris Riss. I ona jest akurat, operuje w, w ramach tradycji chrześcijańskiej, ale właśnie robi takie wideo, właśnie takie rozwojowe. I ona właśnie mówiła tam w kontekście chrześcijańskim, że Bóg jest tym, co właśnie z tych rozczaskanego skła robi te piękne rzeczy. I w zasadzie pomyślałem sobie, że Damar dokładnie jest taka sama. No bo w zasadzie możemy to nazwać po prostu czymś świętym, drogą świętości, że droga świętości jest tym, co to robi. Ponieważ tak naprawdę niezależnie od tego, jaki to mamy język, w jakiej tradycji, no to chodzi o to, że po prostu zaczynamy być dobrzy, zaczynamy rozwijać współczucie, zrozumienie, mądrość, dobroć i tak dalej. No i te aspekty są tym, co robią tą transformację. I w zasadzie, co jest w tym właśnie najbardziej niesamowite, to to, że jest to uniwersalne, że. A pomimo, że jest tak wielka różnorodność nas, y, jako istot naszych doświadczeń, to jest to uniwersalne prawo, że tak to działa. I to jest w pewnym sensie magiczne, że rzeczywistość ma taki aspekt, że naprawdę po prostu podążając ciężką nie damy, niezależnie od, y, od wszystkich tych zmiennych, ta historia w pewnym sensie się ujednolica. Że właśnie jest to y, ta transformacja i to y, po prostu piękno i dobro, które się wyłania, niezależnie od tego, jakie, jakie tam są te odłamki tego szkła, czy jakie jest to błotko, czy jakie było to naczynie i tak dalej. Więc w pewnym sensie, zważywszy na ogromną wielość możliwości, partykularnych doświadczeń, fakt, że one potrafią się zuniwersalizować, mimo to jest absolutnie niesamowity. <laughs> Ee, że jest właśnie jakaś taka prawo natury, które tak działa, że w zasadzie ze wszystkiego można zrobić coś pięknego. To jest dla mnie naprawdę niesamowite. I to jest bardzo ciekawe, bo to się też łączy w ogóle z takimi niebiańskimi rzeczami, ponieważ w zasadzie no, to się mocno będzie łączyć z takim brachmicznym aspektem ścieżki, właśnie takim bardziej niebiańskim, ponieważ to jest bardzo ciekawe, że jakby. Taka niebieska wibracja, a w momencie, w którym się pojawia, to w zasadzie niezależnie od okoliczności, ona zawsze potrafi się zamanifestować. Czyli nieważne, czy się dzieje na jawie, czy we śnie, czy to się dzieje w ciszy, czy jak jakaś muzyka, czy chanting, czy to się dzieje, jak nas coś boli, czy nie, czy jak jesteśmy takim człowiekiem, czy takim, ale w pewnym momencie po prostu. E, Niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, e, jakie mamy myśli, jakie mamy odczucia, w jakim jesteśmy miejscu, no to wszystko jakby znowu zaczyna być wypełnione tą jedną wibracją, która przekracza to wszystko, jakby w pewnym momencie, i, i po prostu, e, no jakby takie rzeczywistość niebiańska może się otworzyć. Więc to jest e, też niesamowite, że w zasadzie. Z każdych odłamków rzeczywistości, z każdej formy materii, myśli, wspomnień, odczuć i tak dalej, to wszystko nagle się znowu składa w tą samą jakość. I to jest moim zdaniem absolutnie niesamowite, że, no, że to tak działa, prawda? Że jakby próbuję teraz pomyśleć o jakiejś metaforze. Hmm. No właśnie na przykład mamy różne naczynia, jakieś fikuśne kształty różnych naczyń i jak wlewamy do nich wodę, to choć ona ma zupełnie różny kształt, to ma tę samą jakość wody. I tak samo właśnie działa dama i ta niebiańska energia, że nieważne do jakiego naczynia się wlewa, to choć jest to różna forma, to zawsze jakby esencja jest, można powiedzieć, ta sama. No i to, to właśnie tak to, tak to działa. No i... Co tutaj jest takiego najważniejszego? No to po pierwsze, właśnie no ten, ta, ta kwestia, właśnie można powiedzieć, odkupienia, czy takiego odpuszczenia, transformacji tych cierpiętniczych, przykrych doświadczeń, coś pięknego, jest sama w sobie bardzo wartościowa i wyzwalająca, prawda? I to jest tak, że a to ma, może się zadziać na wiele, na wiele płaszczyzn. I w ogóle właśnie można powiedzieć, są takie dwie główne, i jedną z nich jest to, że mamy właśnie taką płaszczyznę, nazwijmy to codzienną, i takiej po prostu praktyki w życiu, kiedy to się dzieje na poziomie takiego po prostu codziennego życia, kiedy praktykujemy wskazania, kiedy praktykujemy szczodrość, praktykujemy mądrość, zrozumienie. I po prostu zachowujemy się inaczej, zachowujemy się w sposób właśnie taki, stając się czymś innym. I tutaj mamy ten przykład właśnie, to ja, John Bram, ja Johnsona to opowiadali właśnie w tej wersji od właśnie z tej mowy całując ten do tego, co tam rzuciłem na YouTube ostatnio, no to on tam mówi, że właśnie byli ci rabusie, co obrabowali tych mnichów, yy, i oni po prostu, ci mnisi, yy, stwierdzili, że jak drugi raz to się stało, że pójdą do nich i wezmą im jedzenie. Po prostu jak ich okradli z jedzenia i ze wszystkiego, to stwierdzili, że pójdziemy do tych rabusiów z jedzeniem, bo muszą być głodni. No i jak odkryli tych rabusi, no to oni sięgnęli po broń, stwierdzili, że odkryli nas, jesteśmy straceni, powieszą nas i tak dalej. No, więc musimy ich zabić, a tam ci mówią, o, przynieśliśmy wam jedzenie. Skoro je ukradliście, to pewnie byliście głodni, więc przynieśliśmy wam trochę jedzenia. No i właśnie to jest ta transformatywne zachowanie, że to jest po prostu zachowanie na poziomie codziennego życia, które jest totalnie odmienne od takiego nawykowego, zastanego w świecie instynktownego i tak dalej, że właśnie większość, większość ludzi w takiej sytuacji by chciała ich albo wydać, albo. Po prostu jakoś się im zrewanżować, czy przynajmniej oddali im to, co im zabrali, a ci przyszli ich nakarmić, prawda? I właśnie to jest ta, ta transformacja, że w zasadzie zupełnie inaczej podchodzi się do życia, prawda? I na takiej samej zasadzie można podchodzić do niemalże wszystkiego, załóżmy w jakiejś relacji, załóżmy w rodzinie, ktoś dla was był niefajny. Ale możecie potem jakby to odpuścić, przebaczyć i mimo to być dobrym dla tej osoby, prawda? I to jest właśnie to takie zamiast iść drogą zemsty, drogą odwetu, no to po prostu zamiast oko za oko, ząb za ząb, po prostu na przykład oddajecie dobrem. To nie znaczy, że stajemy się wycieraczką i pomiatłą, tylko po prostu, że potrafimy się być szlachetni i bezinteresownie dzielić się dobrocią. No i to dotyczy też wielu innych kwestii, nie tylko relacji, ale też wyborów życiowych. To jest też coś, o czym ja będę chciał bardzo dużo mówić dzisiaj. Może na razie tylko zagaję, albo rozwinę, zobaczę. W każdym razie chodzi o to, że naprawdę, jeżeli pomijając tylko kwestię relacji i przebaczenia szlachetności, to też jest mega istotne i na pewno będę to rozwijał, to jest kwestia wyborów życiowych, że czasami po prostu musimy podjąć pewne ryzyko, żeby pójść za czymś lepszym. I no na przykład, akurat dzisiaj stwierdziłem, że będę też czekał na swoich przykładach z mojego życia. No to jest na przykład, przykładem z mojego życia było to, że w momencie, w którym wybierałem kierunek studiów, no to w zasadzie w tych czasach, ja jestem rocznik 89, no to było takie tendencje, że faktycznie wszyscy szli na studia takie, jakie miały dawać dobrą pracę, żeby było kasa, żeby było bezpieczeństwo i tak dalej. No i po prostu, no powiedzmy, że z 95% ponad osób myślę, że szło w taką stronę. I nawet jeżeli wybierali jakiś kierunek, który powiedzmy w miarę interesował, no to też głównym kryterium była jego, że tak powiem, szansa na godne życie, nazwijmy to, bezpieczne. Co tak z perspektywy Enneagramu jest taką właśnie, taką przeciętną szóstką, że po prostu takie bezpieczeństwo ponad wszystko i nie, nie, nie podążanie za głosem swojego serca. Natomiast ja po prostu, no wtedy jeszcze nie z perspektywy damicznej, bo akurat wtedy bardziej się kierowałem takimi ideami artystycznymi, ale stwierdziłem, że właśnie sztuka jest czymś, co mnie w życiu najbardziej jakby pasjonuje, w kontekście muzycznym zwłaszcza. I po prostu stwierdziłem, że pójdę na filozofię, bo wtedy e, jakby to, co będę robił, nawet muzycznie, to że będzie głębsze po prostu. I Stwierdziłem, że to się kieruję w życiem, nieważne, czy będę miał pracę, czy nie, że po prostu idę za głosem swojego serca, że to jest najważniejsze. I powiedzmy, że w tamtym wieku, jak się ma, nie wiem, 18 lat czy coś, no to jest to dość rewolucyjne myślenie. W tamtych czasach zwłaszcza, no i po prostu konsekwentnie się tego trzymałem, no i jakoś no, nie, nie przemieram głodem ani nic takiego, więc. I wydaje mi się, że jestem bardziej zadowolony <noise> niż większość osób, które poszły właśnie za tą drogą bezpieczeństwa, nazwijmy to. I to jest tylko taki przykład, ale właśnie na zasadzie analogii, no właśnie w damie często jest tak, że musimy podjąć jakieś ryzyko, pewne duże życiowe wybory, żeby zmienić swoją sytuację na taką, która jest dobra, na taką, która jest kusala, czyli zdrowa, i właśnie mówiąc po prostu, no Takim terminologią buddyjską, sama adziva, czyli piąty aspekt szlachetnej ścieżki, właściwy sposób życia. Że żeby mieć właściwy sposób życia i robić w życiu coś, co jest wartościowe, coś, co lubimy, co daje nam spełnienie, coś, co naprawdę daje jakąś wartość dodatnią w świecie, albo przynajmniej jest neutralne, no to musimy podjąć pewne ryzyko, prawda? Ponieważ właśnie świat, system jest tak ustrukturyzowany, w ogóle te siły mary, że w zasadzie. Właśnie to jest taki trochę cyrograf, że dobra, będziesz mieć bezpieczeństwo i będziesz mieć jakieś tam miarę, w miarę godne życie, ale będziesz po prostu trybikiem w maszynie systemu, która w zasadzie nie służy jakimś wyższym wartościom. W zasadzie większość ludzi tak myśli, dobra, byle tylko mieć kasę dla siebie i, i móc przeżyć od miesiąca do miesiąca i nie zastanawiają się nad tym, czy ich działania mają jakiś wpływ na ekologię, czy mają wpływ na ludzi, czy to jest wyzysk, czy to. Podkręca jakby splamienia ludzi, czy je redukuje, i tak dalej, i tak dalej. Um, no i tutaj właśnie jest to, że no możemy podzielić takie dwie rzeczy, że można powiedzieć, że są pewne branże i pewne aspekty rzeczywistości, które tak naprawdę nakręcają tylko splamienia. Właśnie na przykład, nie wiem, załóżmy jakieś media, które nakręcają właśnie na przykład konflikty polityczne i tak dalej, czyli prowadzą do intensyfikacji awersji albo właśnie jakieś media, które rozbudzają pożądanie i tak dalej. I w ogóle no my żyjemy w totalnej epidemii tego, że w zasadzie to się stało taką normą, że ludzie się stali tylko takimi konsumentami, żeby tylko każdą chwilę, nawet siedząc na toalecie konsumować kolejny serial czy film które z reguły polega na przemocy, seksie i <laughs> romantyzowaniu i zdrada i tak dalej, więc ogólnie w tak, takiej rzeczywistości mniej więcej żyjemy, e, gdzie każdy tylko właśnie konsumuje i mało kto tak naprawdę się przejmuje jakimiś takimi sercowymi aspektami, takimi prawdziwie sercowymi. Natomiast właśnie mamy też drugą stronę, taką... Stronę, która próbuje albo ulżyć w cierpieniu, albo dać jakieś podstawowe warunki życia, albo czyli albo po prostu wspierać właśnie ludzi na roz w rozwoju psychologicznym czy duchowym. No i mamy właśnie, powiedzmy, takie trzy kategorie, no powiedzmy, pierwsza to jest właśnie te podstawowe rzeczy, no bo są pewne rzeczy, których potrzebuje każdy, na przykład każdy potrzebuje Warzyw i owoców, prawda? No więc w tym sensie, ktoś, kto jest załóżmy rolnikiem i jakoś etyczny sposób się do tego przyczynia, no to to jest sam dziwa to jest właściwy sposób życia, ponieważ no bez nich na przykład no nie moglibyśmy żyć, żeby na przykład praktykować i tak dalej. Drugi aspekt to jest właśnie taki aspekt fizyczny, że na przykład, jak ktoś jest załóżmy, nie wiem, dobrym lekarzem czy coś takiego, no to daje ulgę w cierpieniu, ponieważ pomaga ludziom wychodzić z ciężkich chorób i tak dalej. To jest realne cierpienie, które doświadcza którego doświadczają realni ludzie, więc podejmowanie takiego czegoś sprawia, że no, ludziom jest lżej. No i właśnie trzeci aspekt to jest po prostu taki duchowo psychologiczny, czyli jak ktoś jest terapeutą albo właśnie jakimś nauczycielem i tak dalej, no to pomaga ludziom po prostu przerobić ich wewnętrzne rzeczy i w ten sposób wyzwala ich z mentalnego cierpienia. I zwiększa ich mentalne szczęście, prawda? Więc niezależnie czy to są podstawowe rzeczy, czy to jest fizyczne. Ulga w cierpieniu i fizyczne szczęście, czy, um, czy zdrowie, czy właśnie mentalne wychodzenie z cierpienia, i mentalne zdrowie, mądrość i ogólnie realizacja damny i tak dalej. No to to wszystko jest sama to jest właściwy sposób życia. I właściwy sposób życia będzie bardzo ważny w kontekście tej mowy, ponieważ właśnie bardzo często te roztrzaskane kawałki tej miski właśnie są po to, żeby potem być dobrym w tym, co. Właśnie jest tą już piękną, sklejoną, niską złotem, która właśnie może dawać tą wartość. I w zasadzie sama Jiva jest naprawdę mega istotna. I oczywiście no nie da się, oczywiście, nie każdy, kto jest damaczerinem, kto praktykuje, będzie mieć właściwy sposób życia, ale jest to naprawdę ważne, ponieważ. Wtedy jesteś po prostu po stronie rzeczywistości, która przeważa szale na po stronę Buddy, a nie na stronę Mary, czyli nie karmi konflikt, nie karmi właśnie tych wszystkich pożądań, nie karmi tego ego i tak dalej, tylko wzmacnia właśnie siłę wyzwolenia, siłę wolności, siłę miłości, siłę współczucia i tak dalej, siłę opieki, siłę wykarmienia. Więc te wszystkie rzeczy są potrzebne, istotne i jeżeli ktoś chce właśnie być takim głębszym maczarinem, to uważam, że jest to dość istotne, żeby mieć ten właściwy sposób życia, żeby bo po prostu to jest właśnie służba. To jest po prostu służba w damnie, że wspierasz świat jakby w tej dobroci i jeżeli tego nie ma, nasza praca to jest większość naszych żyć reguły, więc no to to naprawdę ciężko. Można nadal praktykować i tak dalej, ale nie jesteśmy takimi w pełni w służbie damnie wtedy. No ale co właśnie trzeba zrobić, żeby to osiągnąć? No właśnie, trzeba podjąć ryzyko, trzeba pójść za głosem swojego serca, trzeba otworzyć się na trudy i tak dalej, na głęboki rozwój. I to się łączy też właśnie z Mangala Sutą, gdzie Buddha mówił, że jednym z największych błogosławieństw życia jest posiadanie swojej profesji i bycie w dobrym w tym co robimy. Ponieważ e, no, to wymaga pewnego poświęcenia, żeby być naprawdę dobrym w czymś, co jest nie do końca takie stricte systemowe, tylko właśnie, co ludzie będą chcieli wynagrodzić jakby ze szczerości swoich serc. Bo jeżeli jesteś czymś naprawdę dobry, co jest wartościowe dla ludzi, to ludzie będą tego chcieli, możesz się z tego utrzymać i w ten sposób jakby być tą siłą, która jednak no, idzie w dobrą stronę. I to jest ważne, bo wtedy jesteś po tej jasnej stronie mocy. I tu właśnie są te wybory. Właśnie nie tylko wybory, czy zjesz dzisiaj marchewkę, czy o hamburgera, tylko naprawdę duże życiowe wybory. Bo właśnie to jest to, że jest taka zasada w ogóle, tak ogólnie we wszystkich sferach życia, że 80% sukcesu zależy od 20% naszych działań. Czyli tak naprawdę, no nie wiem, załóżmy w tym, co robię ja, no to tak naprawdę ważne jest po prostu to, żeby robić te spotkania i żeby wrzucać filmiki na YouTube'a i żeby e, po prostu robić to dobrze. I żeby to była dobra energia, żeby to było zgodne z prawdziwą damą, i tak dalej. I to jest te 20% działań, które przynoszą się 80% sukcesu, które przynosi korzyść innym, i również mi. Natomiast 80% działań w stylu, czy tego posta na stronie napiszę w ten sposób, czy w taki, czy tego maila napiszę dokładnie to słowo, czy tamto, czy zagadam do tej osoby, czy do tamtej i tak dalej, to są takie mało istotne rzeczy, prawda? I bardzo często, i właśnie to, czy na przykład dzisiaj zjem to na obiad, czy to, yy, czy pójdę, czy posiedzę, czy pochodzę i tak dalej, <laughs> to są mało istotne rzeczy, na przykład, ale właśnie chodzi mi o to, że bardzo często to jest taka właśnie jeden z takich mechanizmów obronnych ego, takie ucieczkowe, że właśnie skupiamy się na tych małostkowych rzeczach, na tych małych rzeczach, na tych małych wyborach, unikając tych dużych. Jakby mamy taką ślepą plamkę na te duże rzeczy w naszym życiu, a skupiamy się, no bo dzisiaj pomedytowałem 40 minut, a nie 35, także wiecie, jest wielki progres, ale nadal na przykład robię to, co jest niewłaściwe przez zwiększenie mojego czasu. Także wtedy, no jednak to jest właśnie ta ślepa plamka i trzeba spojrzeć jednak na te duże rzeczy i to jest taka fajna metafora, e, właśnie słoika, że jeżeli na przykład. No, leci tak, że jest sobie słoik i dajesz do niego kilka dużych kamieni no i pytasz, czy ten słoik jest pełny ktoś mówi, tak jest pełny nie jest pełny, bo możesz potem dać mniejsze kamyczki które wchodzą pomiędzy te większe I czy jest pełny no powiedzmy, no nie wiadomo no ale dobra, potem możesz wsypać żwirek a potem możesz wsypać jeszcze piasek a możesz jeszcze potem wodę i właśnie woda to są te najmniejsze rzeczy ten piasek to są trochę większe, ale też niezbyt istotne potem jest ten żwirek Duże kamyczki w miarę, no i te największe, prawda? I właśnie te największe kamienie to jest to, czy na przykład w wolnym czasie papańciujesz marowe rzeczy, czy medytujesz? Czy właśnie masz właściwy sposób życia, czy niewłaściwy sposób życia? Czy trzymasz wskazania, czy nie? I tak dalej. Czy masz właściwy pogląd, czyli czy rozumiesz, że w życiu chodzi, żeby odpuszczać, a nie żeby tylko być coraz bardziej w światowe rzeczy, obrastać i tak dalej, czy nie? I Prawda jest taka, że jeżeli najpierw wrzucisz te duże, bo jeżeli wrzucisz najpierw ten piasek, to potem już duże kamienie się nie zmieszczą. Czyli jeżeli cały czas myślisz tylko o tych małych, małych rzeczach, no to w zasadzie pomijasz cały czas te największe, a jeżeli wrzucisz te największe, to te małe i tak znajdą miejsce. Czyli na przykład, jeżeli masz dylemat, czy obejrzeć dzisiaj ten film, czy ten, to jest ten piaseczek, który gdzieś tam się e, który gdzieś tam się, tutaj ktoś podnosi rękę, od razu mówię, że pytania po które i tak się gdzieś tam znajdzie, natomiast e, jeżeli najpierw rzucisz te duże, to reszta sama się ułoży. I właśnie te duże rzeczy są naprawdę ważne. I te duże rzeczy to jest właśnie właściwy sposób życia, to, jak traktujemy innych ludzi, to, czy praktykujemy medytację, to, czy zgłębiamy damy i tak dalej. Jeżeli te rzeczy wejdą sobie, że tak powiem, e, do naszego y, y, życia, no to wtedy reszta tych małych rzeczy się. One też są istotne trochę, ale one są po prostu mniej istotne. Więc to jest drugi aspekt to są wybory. I oczywiście, im szybciej podejmujemy te mądre wybory, tym lepiej, prawda? Tak jak na przykład Ajambram podjął wybór zostania mnichem, jak miał 20 parę lat. Natomiast, nawet jeżeli jest, Stosunkowo późno, w sensie załóżmy, mamy wiele lat i tak dalej, to nigdy nie jest za późno. żeby Nawet jeżeli mamy utarte pewne schematy, to zawsze możemy je zmienić i każdego dnia możemy zmieniać swoje życie. I właśnie to jest ta metafora, że często jesteśmy jak koń przywiązany do plastikowego krzesła. Że, a, że tak naprawdę to krzesło nie trzyma tego konia. On może powiedz, gdzie chce. I to konio. To, to, to krzesło. Pójdzie za nim, ale, ale a, po prostu czasami sam fakt, że on jest przywiązany, do niego wydaje mu się, że on, jest, że on jest przywiązany. I to są właśnie te nasze utarte schematy, że jestem w tej sytuacji, w tamtej. I właśnie to jest to bezpieczeństwo, to jest ten brak odwagi, że po prostu chcemy trwać w tych samych utartych schematach i boimy się podjąć ryzyko. Boimy się pobyć chwilę w biedzie, pobyć chwilę w niepokoju, w, nie, w lęku przed nieznanym. W głębokiej transformacji, żeby coś zmienić. A zawsze możemy to zmienić, I to, jest, to jest jedna z tych rzeczy, które są naprawdę transformatywnych w życiu. Hmm. Dobra, na razie tyle na ten temat. Potem jeszcze do tego wrócę, ale właśnie mówiłem, że są te dwa aspekty, że właśnie jest ten, który dotyczy takiego codziennego życia, o którym teraz mówiłem. I jest też aspekt duchowy. Że czasami jest tak, że a jakby takie wglądy właśnie w to takie, tą transformację, w to takie zlepienie się znowu w całość może się nie zadziać jakby na płaszczyźnie codziennych rzeczy, tylko właśnie w doświadczeniu duchowym. Że czasami niektórzy mają takie doświadczenie, że, do, że jakieś transcendentne doświadczenie duchowe zalewa ich świadomość i wtedy tam właśnie dokonuje się taka transformacja, że tak powiem, bardzo intensywnie. W pewnej powiedzmy chwili można właśnie zmienić się bardzo dużo. I to można powiedzieć, że jest to kontakt z czymś świętym, z wyższymi sferami egzystencji, czy z jakimiś brahmami, czy z naszą własną oczyszczoną czittą, czy z jakąś bardzo potężną energią, metty, czy współczucia, że po prostu wtedy poprzez takie transcendentne doświadczenie duchowe może się nastąpić taka. Właśnie um, taka transformacja, która po, po prostu zmienia wszystko. Po prostu można to nazwać takim mini przebudzeniem, czy właśnie stanem samadhi. I tak naprawdę obydwie drogi są super. W sensie, oczywiście, fajnie mieć takie doświadczenie duchowe, ale nawet bez niego możemy przejść całą tą drogę transformacji tej rozczaskanej miseczki w tą pięknie posklejaną złotą masą, miskę. Właśnie też na poziomie po prostu codziennych działań. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że w zasadzie to, co się objawia w tych transcendentnych stanach niebiańskich, to jest praktycznie to samo, co jest w tym świecie, tylko tam to jest po prostu bardziej intensywne i czyste i takie mistyczne, ale jakby przekaz jest dokładnie ten sam, który odkrywamy tutaj w relacjach, w naszych wyborach życiowych, w tym jakie mamy nastawienie do życia, i tak dalej. To też jest jedna z takich magicznych rzeczy w rzeczywistości. Co zresztą odnosi się do też właśnie na przykład filozofii Plotyna, który mówi, że właśnie cały świat jest emanacją absolutu, i w tym sensie w codziennym życiu możemy odnaleźć te same prawdy najgłębsze, które są w tych mistycznych stanach, tylko one są po prostu przedstawione. W trochę tak bardziej, taki spowolniony, przyziemny sposób, ale to jest ta sama prawda. Właśnie o niekrzywdzeniu, o prawdziwej miłości, o współczuciu, o, o szczodrości, o odpuszczeniu, o wolności duchowej i tak dalej. No, i to jest taki wstęp. I teraz e, będę rozwijał po kolei kolejne rzeczy, więc. E, Może zacznę od e, właśnie tego cierpienia, że e, każdy z nas miał w życiu jakieś bardzo dotkliwe rzeczy. Niektórzy, nie wiem, byli ofiarami przemocy fizycznej, inni doświadczali przemocy psychicznej, inni byli molestowani seksualnie, inni byli e, nie wiem. Jakoś tam bardzo źle traktowani przez otoczenie, inni doświadczali skrajnego ubóstwa, inni jakichś bardzo ciężkich chorób fizycznych czy psychicznych, niektórzy różnych tych rzeczy, więc wszyscy jesteśmy jak te skrzywdzone, potrzaskane miseczki, które w pewnym momencie są zagubione i, 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 i bardzo skrzywdzone, i tak dalej. No i tutaj pytanie, co z tym zrobimy? No bo właśnie może być taki syndrom ofiary, że jestem ofiarą, że jestem skrzywdzony, już nigdy nie będzie dobrze, bo ja miałem tak ciężko, że już nigdy nie będzie fajnie, że po prostu i całe życie możemy zwalać na tą krzywdę, która nas spotkała. Często, często też ludzie to eksternalizują, że mówią, że to jest wina tej osoby, która mnie skrzywdziła, że to jest wina tej sytuacji. I całą winę zwalają na sytuację albo osobę z zewnątrz, która ich skrzywdziła, przez co całe ich życie jest zrujnowane. Natomiast no to jest właśnie niemądry pogląd, ponieważ właśnie możemy po prostu zauważyć, że dobra było co było. Było to bardzo trudne. Nie znaczy, że to wybielamy. Było to bolesne, niewłaściwe, krzywdzące, złe i tak dalej. Ale mogę w pewnym momencie, kiedy mam jakąś wolność w swoim życiu, na przykład jestem już dorosłym człowiekiem, możemy podjąć wysiłek. Żeby właśnie po prostu nie proliferować tego, już nie wracać do tego, jakby nie katować się tym, nie, mów, nie wmawiać sobie, że już nigdy nie będzie dobrze, tylko stworzyć nowe, dobre życie. Po prostu nie jesteś już tymi doświadczeniami, które są w przeszłości, i możesz od nowa budować to, co pozytywne w każdej chwili. Właśnie praktykując damy, praktykując zwłaszcza właściwy wysiłek, czyli rozpuszczając i nie dopuszczając do siebie negatywnych stanów, i kultywując i rozwijając pozytywne. I po prostu. Tą bardzo prostą rzecz robiąc cały czas, można wyjść absolutnie z każdej sytuacji. No i właśnie to jest tak, że to jest tutaj mogę powiedzieć, że nie mówię to po to, żeby się przechwalać, tylko właśnie po to, żeby coś odkrywać o sobie, tylko żeby jakby zainspirować. Że właśnie ktoś mógłby stwierdzić, że pewnie wiele osób myśli, że ja jestem taką osobą, która. I, że tak powiem z, z dobrej gwiazdy, że wszystko jest fajnie i tak dalej, e, że pewnie miałem nie wiem, jakąś dobrą karmę i przez to teraz potrafię tak mówić i tak rozumieć rzeczy i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że ja doświadczyłem dość dużo cierpienia w życiu i mogę to stwierdzić choćby po tym, że na przykład prowadzę różne konsultacje. Od lat na różnych odosobnieniach medytacyjnych, gdzie ludzie się przede mną otwierają, i tak dalej, i ludzie otwierają się ze swoimi najgłębszymi problemami, i tak dalej. I to nie chodzi o to, żeby porównywać, ale prawda jest taka, że jest bardzo, bardzo mało ludzi, których problemy bym dał na tym samym poziomie, co ja przeszedłem. I to cierpienie, które ludzie mi opisują jako swoje największe cierpienie, raczej nie wchodzi w te poziomy, których ja doświadczyłem. Czasami się zdarzają, może nawet równe albo większe, ale bardzo, bardzo rzadko. I to jest tak, że, e, że jednak w tej sytuacji to ja jakby daję otuchę tym osobom, prawda? I dlaczego tak jest? No właśnie między innymi dlatego te mowy są takie, że ludzie mówią, no, że ja to tak mówię, jakbym mówił do nich, do ich serc, że jakbym wszystko rozumiał i tak dalej, no ale to właśnie wynika stąd, że sam się bardzo dużo nacierpiałem i że ja naprawdę rozumiem, czym jest cierpienie psychiczne, naprawdę rozumiem, czym jest cierpienie fizyczne, rozumiem, czym jest niemożliwość wyjścia z sytuacji, czym jest trwanie lata w totalnym cierpieniu na różnych płaszczyznach i tak dalej, czym, czym jest bycie totalnie odrzuconym, totalnie skrzywdzonym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Też na poziomie zarówno relacyjnym, na poziomie fizycznym, na poziomie mentalnym, poziomie różnych zaburzeń psychicznych i tak dalej. I to właśnie dlatego teraz mam takie rozumienie i potrafię jakby wytłumaczać różne rzeczy, potrafię zrozumieć innych, potrafię zaempatyzować, potrafię właśnie nie popadać w jakieś głupoty. Jak mówię tak dużo, to właśnie ludzie często mi mówią, że podoba im się to w moich mowach, że właśnie tak jakby wszystko jest takie z życia, że to jest takie tak jak jest. A to właśnie nie jest dlatego, że przeczytałem tylko dużo książek, tylko też dlatego, że sam tego wszystkiego doświadczyłem. I zarówno tej dobrej strony, jak i tej złej. I właśnie to jest to rozczaskane, to rozczaskane szkło, że po prostu e, w zasadzie... no Ja też byłem kiedyś w takiej sytuacji w życiu, że w zasadzie no, w takim trochę piekle na ziemi i w zasadzie perspektywa śmierci wydawała mi się jako coś bardzo atrakcyjnego. <laughs> I w tym sensie... Teraz jest zupełnie na odwrót, prawda? Teraz staram się praktycznie cały czas pozytywną energią emanować i pomagać ludziom, właśnie odnaleźć jakiś sens, jakieś otuchę, wskazać drogę i tak dalej. I to się właśnie wzięło po pierwsze stąd, że no nie narzekałem na to, że dobra zawsze będzie tak jak było, tylko właśnie można to zmienić po pierwsze. Po drugie, właśnie taka zmodzamy, że po prostu jak praktykujesz wskazówki buddy, czyli. Praktykujesz właśnie wysiłek, czyli rozpuszczasz negatywne stany i kultywujesz pozytywne, no to wtedy to, tamte po prostu znikają, a te pozytywne się wzmacniają i to jest uniwersalne prawo. I dodatkowo, właśnie jest tak, że jeżeli jest się coraz głębiej na tej ścieżce, to się rozumie, że właśnie te wszystkie rzeczy, które były kiedyś, były tak naprawdę wartościowe, bo dzięki tym wszystkim trudnym doświadczeniom tak naprawdę teraz mam dużo większo, większe zrozumienie, dużo większe współczucie, empatię. I tutaj właśnie chcę powiedzieć o tym współczuciu, że właśnie jednym z największych plusów cierpienia jest współczucie. Ponieważ ktoś kto z reguły nie doświadcza dużej ilości cierpienia, nie potrafi współczuć, bo nie potrafi sobie wyobrazić, czym jest prawdziwe cierpienie, bo na przykład wiadomo, każdy ma swoje cierpienie, wszystko jest subiektywne i tak dalej, ale jak jednak się dosięgnie pewnych poziomów trudności w życiu, to zaczyna się rozumieć, jak bardzo przykre, jak bardzo ciężko jest w pewnych sytuacjach. I wtedy rozumiejąc, że bardzo dużo ludzi ma podobne sytuacje w pewnych okresach w życiu, no to wtedy w zasadzie ta siła współczucia jest tak silna, że po pierwsze nie chcesz już nigdy nikomu dodać krzywdy, bo w zasadzie skoro wszyscy mamy tak trudno i wiemy, jakie życie potrafi być ciężkie, to dlaczego chciałbym jakkolwiek krzywdzić? Więc naturalną konsekwencją takiego głębokiego współczucia jest to, że chcesz po prostu raczej, żeby Twoje życie pomogło innym, żeby użyć im w cierpieniu i żeby. I żeby dać jakąś wartość dodatnią, jakąś inspirację i tak dalej. I to jest po prostu jedna z absolutnie najważniejszych rzeczy właśnie. I uważam, że to jest wręcz takie archetypowe w ogóle, po co my się rodzimy jako ludzie, to żeby to zrozumieć. Po to doświadczamy tego cierpienia i widzimy je w innych, żeby nauczyć się współczuć, żeby właśnie powziąć ahimse, czyli żeby tą właśnie głęboką intencję, że nigdy nie chcę nikogo skrzywdzić i że chcę jakby być siłą, która niesie miłość, dobroć, ulgę. I to jest coś, co jest też bardzo ważne z perspektywy damy i buddyzmu, ponieważ właśnie jednym z problemów w buddyzmie jest to, że ludzie za mały nacisk dają na współczucie, zwłaszcza w Terawadzie, i, i za mały nacisk jest kładziony na ulgę i na miłosierdzie, a za duży jest nacisk kładziony na krytykę i na takie próbę poprawiania. Bo oczywiście ważne jest poprawianie. Jakby po, pouczani, i tak dalej. Ale właśnie czasami ludzie myślą, dobra, dowale tej osobie, to ona się nauczy, czym jest cierpienie. Mm. <laughs> I wtedy się nauczy, prawda? Ale właśnie to jest brak współczucia, że, e, że właśnie czasami, czasami trzeba powiedzieć trudną prawdę, o tym też miałem inne mowy, i tak dalej, ale często trzeba po prostu ulżyć jakby pokazać właśnie miłosierdziem i współczuciem i pomocnością, czym jest dama, czyli właśnie jeżeli komuś jest bardzo ciężko, to po prostu pomóc tej osobie w jakiś sposób. Czy emocjonalnie, czy rozmową, nie wiem, czy ją przytulić, czy jeżeli jest jej trudno, to jej pomóc finansowo, pomóc jej coś ogarnąć w życiu, właśnie ta pomoc po prostu i prawdziwa ulga, prawda? Czyli na przykład, nie wiem, jak kogoś boli coś, to nie, dobrze, niech cię boli, nauczysz się, czym jest duch, a czym są szlachetne prawdy, czym jest cierpienie, tylko właśnie po to jest to cierpienie, żebyś ty pomógł tej osobie ulżyć i wtedy uczysz się, czym jest właśnie wyzwalanie się z cierpienia i wyzwalanie się z samsary. I to jest bardzo ważne, bo zauważyłem w swojej praktyce też, że bardzo dużym błędem właśnie było Postrzeganie cierpienia jako takie coś, że no dobrze, niech cierpię, to się nauczę, nie? <grywia> mam okazję do ćwiczenia równowagi umysłu. I właśnie w niektórych tradycjach buddyjskich to jest według mnie mocno podkreślane i to jest niezbyt dobre. Natomiast, no właśnie, co mi się na przykład podoba, Adżana Brahma, Adżana Sony, to jest właśnie to miłosierdzie, to przebaczenie, to współczucie i tak dalej, że po prostu raczej raczej ulga. I właśnie to mi się bardzo podoba, że na przykład, nie wiem, bolicie ząb, to a mówi, dobra, wylecz go albo we środek przeciwbólowy, nie musisz się męczyć z tym bolącym zębem i mieć równowagę umysłu, prawda? I to jest taki prosty przykład, który dotyczy wszystkiego, że i przede wszystkim też samych siebie, że właśnie my często mamy tak, że siebie samych właśnie mamy tak dobrze, niech niech nie przeora życie, niech niech cierpie, niech, niech doświadczam i tak dalej. Ale prawda jest taka, że w samym życiu jest wystarczająca ilość cierpienia, że nie potrzeba go sobie dodawać. Że to cierpienie, które jest samo w sobie, choć się starasz być najbardziej łagodny i współczujący i miłosierny dla siebie, to i tak to cierpienie, które jest w życiu, jest w pełni wystarczające do treningu. Czyli to, że siedzisz w sobie w medytacji i w swoim pokoju jest zupełnie, masz wystarczające dużo dyskomfortu, nie musisz siedzieć w Tajlandii, gdzie cię gryzie 50 komarów podczas medytacji i tak dalej. Moim zdaniem. E i właśnie przede wszystkim ta nauka właśnie współczucia i miłosierdzia względem siebie to jest właśnie najgłębsza w ogóle taka jedna z głębszej formy damy. Ponieważ właśnie zamiast sobie uczyć się, sobie wyjaśniać, że dobrze, że cierpię, bo, bo się uczę, to raczej uczyć się tego, w jaki sposób mogę cierpieć mniej. I to jest właśnie prawdziwe współczucie. Które nie dość, że realizuje najwyższą brachmiczną miłość, czyli te wszystkie niebieńskie stany, to jeszcze dodatkowo prowadzi do nibany, bo nibana jest jedynym końcem cierpienia, więc naturalną konsekwencją najgłębszego współczucia jest chęć realizacji nibany, ponieważ rozumiesz, że tylko w najwyższej pustkopełni możesz jakby osiągnąć koniec cierpienia, więc najwyższym współczuciem jest, jest po prostu, no właśnie, dobroć i, i odpuszczenie. I to ma jeszcze jeden bardzo ważny wymiar, ponieważ właśnie jest trochę tak, że jak jesteśmy w takim codziennym życiu, to jesteśmy w takim trochę filtrze tych wszystkich dystrakcji i tego normalnego, codziennego życia, i za bardzo się gubimy w obiektach i w relacjach i w naszych działaniach, że nie widzimy takiej prostej prawdy o sercu i o umyśle, że po prostu serce jest jak lustro, umysł jest jak lustro, i to, co wytwarzasz, to jest Twojej świadomości. I w momencie, w którym wytwarzasz właśnie tą energię, że niech cierpię, żeby się uczyć, albo niech inni cierpią, żeby się uczyć, to wtedy tak naprawdę to jest energia krzywdy, to jest energia awersji. A kiedy wytwarzasz energię, niech będę miłosierny, współczujący, lekki, pogodny, dobry, niekrzywdzący, to wtedy taka energia wypełnia twoją świadomość na co dzień, ale to się staje dużo bardziej potężne i doniosłe, kiedy jesteśmy w głębokiej medytacji. Ponieważ kiedy Dzieje się głęboka medytacja i rozpuszcza się jakby dostęp do świata zmysłów i otwieramy się na świat czystego umysłu, to wtedy umysł jest jak lustro i w momencie, w którym masz tendencję krzywdy, to jakby tworzysz sobie własną krzywdę, która cię otacza i po prostu stan często jest bardzo lękowy, nieprzyjemny, taki osaczający i tak dalej, bo twoje serce po prostu takie jest. Natomiast jeżeli na co dzień kultywujesz współczucie i kiedy stwarzasz się głęboka medytacja i masz tylko miłosierdzie, taką prawdziwą miłość i współczucie do siebie i do innych, to po prostu cała energia umysłu staje się jedną wielką miłością, bogością, współczuciem i wtedy właśnie to samadhi staje się takie niebiańskie, prawda? Dlatego dopóki jesteśmy jakby przysłonięci tymi dystrakcjami świata zmysłów, obiektów relacji, to jakby jeszcze nie wiemy, jak poważna jest ta to, co wytwarza nasze serce, bo tak naprawdę sami sobie potem to będziemy wytwarzać. Zresztą tak działa też karma, ale w medytacji to jest oczywiste, bo doświadczasz tego tu i teraz w każdej chwili. I wtedy po prostu rozumiesz, że bardzo ważną rzeczą w życiu jest to, że jeżeli prędzej czy później się rozpuścimy w tych głębszych stanach, to fajnie by było, żeby to lustro, w które spojrzymy, było lustrem współczucia, miłości, dobroci, właśnie miłosierdzia i tak dalej. I wtedy mamy okazję, że całe życie staje się okazją do praktyki tych wszystkich rzeczy. I wtedy te wszystkie krzywdy z przeszłości mogą właśnie um, po prostu służyć jako właśnie ten nawóz, jako te potrzaskane szkiełka do, tego, do tej pięknej figurki, że po prostu że te wszystkie cierpienia po prostu budzą współczucie. A kiedy jakby budzą współczucie i to miłosierdzie, bo już rozumiesz, jak potrafi być ciężko, jak poważny jest problem cierpienia i tak dalej, no to to może być tak silne, że masz właśnie motywację, żeby całe życie kultywować to współczucie i to miłosierdzie i tą dobroć i krzywdzenie. I to dotyczy właśnie zarówno tych wszystkich codziennych rzeczy, jak i medytacji, ale też właśnie tych wyborów, do których teraz wrócę. Że właśnie jeżeli ta siła współczucia jest naprawdę duża, to nadaje też odwagi, żeby podjąć wybory w życiu, które sprawiają, że nasze życie staje się służbą właśnie ku miłosierdziu, ku dobru i tak dalej. I właśnie... Też na swoim przykładzie, ja na przykład, zanim poszedłem bardzo mocno w damę, to bardzo się działem w muzyce. Byłem ogólnie twórcą muzyki i tak dalej, i bardzo byłem w to wkręcony. I tak naprawdę mógłbym robić to do dzisiaj. Ale po prostu nie, szkoda mi czasu, bo po prostu to nie daje ludziom tego, co daje dama. I po prostu ta siła współczucia jest tak silna, że ja nie chcę tracić czasu na robienie muzyki, mimo że to muzyka moim zdaniem jest piękna, że jest fajna i tak dalej, ale to jest po prostu strata czasu. Po prostu każdego dnia mogę pomyśleć, że gdzieś tam jest osoba, która akurat potrzebuje tych słów, która akurat potrzebuje tej inspiracji, potrzebuje tego kielicha pocieszenia, tej otuchy duchowej i dlatego poświęcam swój czas raczej nie wiem, żeby tłumaczyć kolejną mowę, albo żeby robić kolejną mowę damy, żeby prowadzić kolejne spotkanie, albo żeby medytować, żeby oczyszczać swoje serce i tak dalej. I właśnie to jest bardzo duże, w tym jest tej intencji współczucia, że po prostu rozumiem, że naprawdę problem cierpienia jest bardzo duży dla mnie i dla innych i po prostu dlatego z taką intencją niesiony, niesiony po prostu robię to, co robię, prawda? I to są właśnie te wybory, ale to nie było łatwe i tutaj właśnie jest to odwaga i to chcę właśnie powiedzieć właśnie o takiej koncepcji właśnie Josepha Campbella o monomicie bohatera i to jest bardzo bardzo też ciekawe, ponieważ to jest ogólnie trochę skrytykowane przez naukowców, ale to nie, nawet na takim poziomie pop, pop, pop kultury, to możemy to jakby sobie tak omówić, że właśnie jest taka koncepcja, że ostatecznie jest taki monomit, czyli że każda istota ma pewien mit do przeżycia pewną taką drogę duchową, i polega ona na tym, że opuszcza się jakby swoje stare, bezpieczne jakby otoczenie, i jakby chce się właśnie zostać w pewnym sensie bohaterem, czyli taką dobrą, szlachetną istotą, i właśnie trzeba coś poświęcić i potem się mierzymy ze swoim cieniem i ze swoimi trudnościami i tak dalej, ale ostatecznie zwyciężamy i po prostu stajemy się tym, w cudzysłowie, bohaterem. Natomiast często też w tych historiach Monomitu jest też odkupienie innej osoby. I tak naprawdę bardzo dużo filmów jest robionych na tej podstawie, na przykład nie wiem, w Gwiezdnych Wojnach załóżmy Luke Skywalker jest właśnie tym bohaterem, a Lord Vader jest tym jego ojcem, którego musi odkupić i on właśnie zamiast się zemścić na nim, to po prostu mu wybacza i w ten sposób ten luk staje się tym bohaterem, który ocala swojego ojca, prawda, z tej ciemnej strony i razem jakby są odkupieni, prawda? Ale żeby to zrobić, on musi przejść bardzo długi trening, wiele stracić, poświęcić i tak dalej. I bardzo dużo filmów i książek, gier i tak dalej jest budowana na tym monomicie. Ale to jest ciekawe, że w pewnym sensie może nie w takiej metaforyce wojennej, bo właśnie to jest problem, że Bohaterowie często w naszej kulturze są przedstawieni jako wojownicy, a to jest błędne, ponieważ prawdziwym bohaterem jest właśnie ten, kto nie walczy, ten, tylko ten kto jest właśnie niekrzywdzący, ten, kto jest. Prawdziwym bohaterem jest święty, jest ten, który odpuszcza krzywdę i nie, jest miłosierny i raczej uczy mądrości i miłości. To jest prawdziwy bohater. Ale właśnie ten bohater jest w każdym naszym życiu, właśnie każdy potencjalnie jest bohaterem, ponieważ. Każdy z nas ma jakąś osobę w życiu, która go skrzywdziła, czy to był któryś rodzic, albo ktoś z rodzeństwa, albo jakiś partner, albo jakiś przyjaciel, albo ktoś inny. Każdy ma jakiś właśnie swój cień, jakieś swoje słabości, jakieś swoje pożądania, jakieś swoje nałogi, jakieś swoje nienawiści i tak dalej, jakieś swoje lęki. I właśnie ten kto ma tą ten, do kogo jakby woła Dama, ten, kto poznał Dammy, ma jakby możliwość podjęcia tego monomitu, po prostu ma możliwość właśnie wyjścia ze starych, bezpiecznych schematów, pójścia jakby tą drogą serca, pójścia za tym, co jest wartościowe, co właśnie niesie miłosierdzie, współczucie, mądrość i tak dalej. Każdy ma swoje trudności, którym będzie sprzeciwiał, e, sprzeciwiał się, e, no, będzie musiał je po prostu rozpuszczać i transformować, i każdy ma. Jakiegoś takiego swojego lorda Wejdera, którego tam terroryzuje w życiu i tak dalej, któremu może przebaczyć i, i odpuścić to, prawda? Czasami jesteśmy nim my sami, ale, ale ogólnie rzecz biorąc, w tym sensie, e, moim zdaniem jest to ten monomid jest prawdziwy, że oczywiście są różne rodzaje tego, jak to się może manifestować, bo. Czasami naszym bohaterstwem może być właśnie po prostu, nie wiem, bycie dobrym lekarzem, czasami bycie dobrą matką, czasami bycie dobrym partnerem, czasami bycie nauczycielem, czasami bycie terapeutą, czasami bycie przyjacielem i tak dalej. Nie ma to znaczenia tak naprawdę, gdzie ta dobroć się manifestuje, każdy ma różne predyspozycje i tak dalej, ale ważne, że jest to prawdziwa dobroć. Jest to coś, co naprawdę niesie ulgę innym i nam, i rozwija nasz, szlachetność naszego serca i niekrzywdzenie. I w tym sensie ja uważam, że to jest ważne, bo właśnie za bardzo się skupiamy na tych małostkowych rzeczach, na tym, czy obserwuję oddech w tej dziurce w nosie, czy w tamtej i tak dalej, a za mało się właśnie mówi o tym po prostu właśnie, że puścić te wszystkie destruktywne schematy, te wszystkie krzywdzące, ciętnicze schematy, um, o których też mówiłem wczoraj w Krakowie, ale um, nie wiem, czy będę powtarzał w każdym razie po prostu puścić to bezpieczne marowe gniazdko i tą małą przyjemność, żeby pójść faktycznie za drogą serca, która dla każdego będzie trochę inna. Ona też zależy trochę właśnie od naszych zarówno talentów, jak i od naszych właśnie cierpień, które, cierpienia, które przeszliśmy, które pozwala nam, które pozwala nam właśnie potem stać się tą, tą dobrą siłą w świecie. Te kilka przykładów właśnie wczoraj mówiłem o tych Programach tyranii wewnętrznej, może też o nich powiem trochę, ale też właśnie o tych siłach, które mamy. Właśnie na podstawie nagramu mogę wszystkie dziewięć omówić, ale um, nie muszę ich nawet nazywać tymi cyferkami. Ale po prostu one są mega prawdziwe. Więc pierwszy program Tyranii jest właśnie taki, że po prostu jesteśmy skrajnie krytyczni względem siebie i innych i nigdy nie dajemy sobie przyzwoleń na bycie szczęśliwym, tylko zawsze jesteśmy niewolnikami po prostu naszego superego i zawsze mamy wytłumaczenie na to, żeby jeszcze bardziej się dokręcać i nigdy nie być lekkim i szczęśliwym. Bo tak naprawdę służba nie polega na tym, że wyciskamy się jak cytrynkę, czy jak imadło i po prostu jesteśmy zmiażdżeni e, naszym służbą i naszym, e, naszym właśnie takim tyranicznym superego. tylko właśnie raczej ok, służba, ale mimo wszystko musi być tym przestrzeń na radość, na lekkość, na na spokój, na szczęście, i tak dalej, i tak dalej. Drugi program tyranii to jest po prostu lgnięcie do idealnej miłości i że tylko idealny partner da mi szczęście, i że nigdy nie będę sobą, dopóki nie spotkam idealnego partnera. I w ten sposób całe życie przeżywamy w jednej wielkiej frustracji, poszukiwaniu, które nigdy się nie spełnia, i tak naprawdę stajemy się siłą niechęci, awersji, zazdrości, i tak dalej. Trzeci program tyranii polega na życiu właśnie obrazem siebie w oczach innych i próbą ciągłego pokazywania się innym od najlepszej strony, próby imponowania innym, próby bycia najlepszym i tak dalej w oczach innych. I wtedy nigdy nie żyjemy prawdziwym sobą, tylko fałszywym, idealizowanym obrazem siebie, gdzie często tak naprawdę jesteśmy bardzo egoistycznymi istotami. Czwarty program tyranii to jest program właśnie takiej depresji i rezygnacji, że. Po prostu narzekamy, że jesteśmy straceni, że wszystko jest beznadziejne, że nigdy nie będzie dobrze. I po prostu tworzymy sobie takie wewnętrzne piekło depresji i rozpaczy. Piąty program tyranii to jest taka arogancja intelektualna i... <laughs> i próba tylko jakby intelektualnego obcowania z życiem, jakby rozumienia wszystkiego, niby potrafienia się wypowiedzieć na każdy temat, zagięcia każdego, ale tak naprawdę wszystko jest takie chłodne, krytyczne, nie ma w tym żadnej mądrości ani serca. Szósty rodzaj to jest właśnie to bezpieczeństwo takie za, wszystko, za wszelką cenę, że byleby tylko mieć bezpieczną pracę, stabilizację, nieważne w ogóle jaką to ma wartość moralną i tak dalej, jakby temu oddać całe swoje życie. Siódmy rodzaj tyranii to jest po prostu hedonizm skrajny, że folgowanie sobie we wszystkich przyjemnościach tylko dlatego, żeby za, za, zatrzeć, jakby zakryć swoją wewnętrzną lęk, smutek i tak dalej. Nigdy nie konfrontowanie się z cieniem, tylko ciągle w zmysłowość ucieczka, w odurzanie się i tak dalej i przez to um, no, wykańczanie siebie i bycie toksycznym. Ósmy rodzaj tyranii to jest właśnie takie, że gromadzenie swojej wewnętrznej siły i takiej mocy i, i pozycji w życiu i dominacji nad innymi, żeby po prostu czuć się, że jesteśmy niezależni, silni i tak dalej, ale tak naprawdę stajemy się sami tyranami dla otoczenia i dla samych siebie, bo też nie ma w tym żadnej lekkości, szczęścia, pogodności, tylko ciągła walka o dominację. I dziewiąty rodzaj tyranii to jest po prostu takie zamknięcie się na co, wszystko co głębokie, na rozwój i bycie w takim bombelku po prostu... Nie takiej pustkopełni, tylko takiej po prostu wyłączenia się takiego negatywnego, bez żadnego rozwoju, bez żadnego patrzenia w siebie, e, ignorowania wszystkiego co istotne. I Po prostu to wszystko trzeba odpuścić na rzecz, nieważne, który program akurat u was jest tym cieniem. To właśnie trzeba to odpuścić na rzecz po prostu bycia lekkim, bycia pogodnym, bycia inspirującym, bycia dobrym, niekrzywdzącym. I tutaj mamy te dwa aspekty. Mamy taki aspekt bardziej przyziemny i bardziej dynamiczny. Ten aspekt przyziemny odnosi się do rozpuszczania gniewu, awersji, nienawiści i tak dalej. Bo bardzo dużo problemów damniej się dzieje przez to, że ludzie zamiast po prostu być szczęśliwi, to za bardzo wchodzą właśnie w te programy wewnętrznej tyranii czy intelektu i nigdy nie są szczęśliwi tak naprawdę, a nawet jeżeli to pochodzi ze zmysłowości, nawet jeżeli daje ci to, nie wiem, jakaś relacja albo to, że sobie słuchasz muzyki, jak biegasz czy coś, jeżeli coś sprawia, że po prostu czujesz się w miarę szczęśliwy, lekki, pogodny, to jest bardzo dobre, bo szczęście rozpuszcza bardzo dużo cierpienia, awersji właśnie takich programów cierpiętnictwa, więc pozwólmy sobie być szczęśliwi. I dopiero później, jak już masz to ogarnięte, że nie ma w tobie dużo nienawiści, gniewu, awersji, to wtedy możesz wejść na tą głębszą damę, że rozpuszczać wszystkie przywiązania, rozpuszczać ognięcie, rozpuszczać awersję do nawet takich małych irytacji, żeby mieć coraz bardziej tą pustko, pełnię i wolność. I właśnie każdy aspekt ma też różne moce, różną właśnie tą ścieżkę, nazwijmy to bohatera, którą może nieść dla świata. I absolutnie każdy z Was ma to w sobie. Każdy ma jakiś typ osobowości, który. Jeżeli będziecie się rozwijać w Damie, to zaczniecie, zacznie się ta cnota jakby przejawiać. Każdy ma jakiś dar dla świata. i Też można powiedzieć, że jest ich dziewięć. I właśnie, pierwszy dar jest, jeden z tych darów jest właśnie jedynki. Jest taki, że po prostu bycie takim totalnie szlachetnym, mądrym i bycie takim posągiem prawdy i szlachetności. Że coś agarzam bramali, że zawsze mówisz prawdę, zawsze mówisz, jak jest. Mówisz w sposób, który właśnie jest sensowny, um, po prostu, która niesie dobrą zmianę w świecie, ale nie w taki sposób tyraniczny, skrajnie krytyczny, tylko w sposób właśnie taki bardziej inspirujący, pomagający i tak dalej. To jest, to jest coś, co mają no, jeden z tych aspektów. Drugim darem jest altruistyczna miłość właśnie takie ukochanie wszystkich, przytulenie, współczucie, niesienie troski, opieki i tak dalej. To jest taka bardziej właśnie taka matczyna miłość, która też jest wielkim darem dla świata. Niektórzy po prostu mają taki charakter i to będzie ich dar dla świata. Trzeci dar to jest dar autentyczności, to jest przeciwieństwo właśnie tego życia obrazem innych, tylko bycie po prostu prawdziwym sobą, bycie takim kimś, kto naprawdę odkrywa siebie i jest po prostu porządnym człowiekiem, który nikogo nie udaje, który stara się być dobry i szlachetny, ale stawia przede wszystkim na autentyczność. To też jest wielki dar dla świata, pokazywać, że możemy być sobą. Kolejny dar to jest właśnie czwartego aspektu, czy to jest twórczość. Że można właśnie po prostu kolejnym darem może być po prostu tworzenie wartościowych rzeczy, prawda? Że po prostu niektórzy mają taki talent, że mają dużą kreatywność. I wtedy to może być właśnie tym darem. To jest zresztą w sumie jeden z moich głównych aspektów, że po prostu spontanicznie daję te mowy, to jest pewna twórczość, którą gdzieś tam sobie wrzucam i ludzie z tego korzystają i to jest ten dar, prawda? I to właśnie dla ludzi, co mają takie predyspozycje, to może być ich droga taka właśnie, prawda? Kolejny, to jest piąty, to jest właśnie rozumienie, tylko nie jest taka intelektualna arogancja, tylko prawdziwe, głębokie rozumienie. Naprawdę próba zrozumienia najgłębszych rzeczy, tej całej damy, psychologii i tak dalej. I wtedy dzielenie się z innym tym rozumieniem, pomaganie innym rozumieć i tak dalej, to też może być dar dla świata, prawda? Kolejny dar to jest danie bezpieczeństwa i takiej przestrzeni dla innych. To są na przykład tacy ludzie, co załóżmy, tworzą jakieś miejsce. A załóżmy, nie wiem, mają jakąś fajną szkołę jogi albo właśnie szkołę medytacji albo jakieś, nie wiem, przychodnie czy coś. I oni po prostu tworzą to miejsce i dbają o nie. Czyli tworzysz jakieś miejsce na Ziemi, czy jakąś przestrzeń, czy jakąś społeczność, w której dzieją się dobre rzeczy. Czy jesteś, powiedzmy, takim opiekunem, czy takim może przewodnikiem właśnie jakiejś społeczności. To też jest bardzo wielki dar, prawda? Wartościowej społeczności, czy wartościowych przedsięwzięć. Kolejny dar to jest po prostu bycie szczęśliwym. To jest taka zdrowa siódemka, że tylko nie właśnie już hedonistycznie, że szczęście tylko zmysłowe, tylko właśnie szczęście, które wynika z pustkopełni. Że możesz po prostu mieć taką dar radości, że niektórzy ludzie mają predyspozycję do bycia po prostu szczęśliwym. Że ich darem może być to, że co nie robią, to po prostu robią to z radością, z uśmiechem, z taką pogodnością, z lekkością. I to też jest mega dar dla świata, bo ludzie potrzebują właśnie takiej inspiracji, że mogą po prostu być szczęśliwi, niezależnie od wszystkiego. Kolejny dar ósemki to jest właśnie dar takiego przewodnictwa, bycia takim prawdziwym liderem, prawdziwym człowiekiem, który pociąga ze sobą innych, który pomaga im przechodzić ich trudności, który jest charyzmatyczny, który realizuje wielkie cele i tak dalej, który jest taką, albo jest na przykład filarem rodziny, którą naprawdę się nią opiekuje, naprawdę daje takie Poczucie, że jest jakiś trzond, do którego zawsze można wrócić i się na nim wesprzeć. I ostatni dar dla świata to jest dziewiątka to jest zresztą to jest dar spokoju, dar takiego totalnego pogodzenia się ze wszystkim, takiej akceptacji i tak dalej. I zauważcie, że nie każdy musi mieć wszystkie dziewięć, tak naprawdę wystarczy którykolwiek. I warto to mieć na świadomość, ponieważ właśnie. Czasami za bardzo się zafiksowujemy na jednym, że na przykład załóżmy dwójka, to jest właśnie taka, nie wiem, Chrystusowa maryjna miłość, że właśnie wszystkich kochać, miłość i tak dalej, że tylko to. Albo że inni faworyzują tylko tą dziewiątkę, że tylko taki Agadam Bram, że tylko taki, co wszystkich akceptuje, co wszystko, co na wszystko jest na tak, co zawsze wszystko jakby tak ze spokojem przyjmuje, że tylko to, prawda? A prawda jest taka, że wszystkie dziewięć są mega wartościowe, bo zarówno bycie właśnie takim szlachetną inspiracją, takim posągiem prawości i moralności, czy bycie tą taką altruistyczną, taką matczyną miłością, czy bycie autentycznością, czy bycie kreatywnością, czy rozumienie, czy dawanie przestrzeni, czy po prostu szczęście, czy bycie takim filarem i charyzmatycznym liderem, czy bycie tym tą oazą spokoju i totalnej akceptacji, to wszystko to są wielkie dary. I z moich obserwacji jest tak, że każdy człowiek ma potencjalnie minimum dwa z nich. A przy dobrych wiatrach można mieć wszystkie dziewięć. Choć oczywiście bardzo rzadko się to zdarza, to tylko najwięksi Adżanowie tak mają, ale, ale potencjalnie każdy ma wszystkie dziewięć darów. Ale właśnie chodzi o to, żeby. Ja specjalnie o tym mówię, żeby otwierać. Żeby nie mówić, że dama to jest tylko ta matczyna miłość, albo że damma to jest tylko ta łaza spokoju, albo że dama to jest tylko to szczęście. Bo właśnie. To, to wszystko, co mówiłem, to są te zdrowe poziomy rozwoju osobowości, które są związane właśnie z realizacją właśnie tej takiej transformatywnej ścieżki duchowej. I tak naprawdę po to to właśnie mówię, żeby otworzyć, że ty musisz okryć swój dar, bo nie możesz być kimś innym. Czyli na przykład, jeżeli masz predyspozycję właśnie, że na przykład Twoje życie było takie, że a masz po prostu predyspozycję do bycia takim po prostu lekkim, pogodnym, szczęśliwym i tak dalej, to to będzie twój dar. I wtedy może niekoniecznie będziesz mieć aż tak głębokie rozumienie, jak ci, którzy mieli totalnie, byli straumieni, potrzaskani, ale się złożyli w całość. A właśnie jeżeli masz takie predyspozycje, że byłeś bardzo roztrzaskany, bardzo miałeś trudne doświadczenia, to właśnie może twoją drogą będzie później właśnie wyjaśnianie innym, droga takiego głębokiego zrozumienia, droga takiej właśnie na przykład bycie terapeutą czy bycie nauczycielem i tak dalej. Jeżeli masz na przykład predyspozycję do bycia właśnie, nie wiem, takim kochającą osobą, to właśnie być może twoją drogą będzie po prostu, na przykład, nie wiem, pomaganie różnym ludziom, żeby tworzyć na przykład taką przestrzeń, dodajesz takiej miłości, opieki i tak dalej. Więc są naprawdę bardzo różne drogi. I chodzi o to, że każdy ma swoją drogę i warto odkryć, swoje dary, swoje talenty, swoje trudności, i przekraczać te trudności. To jest właśnie właściwy wysiłek. Rozpuszczasz te swoje trudne strony, te swoje słabości, a kultywujesz te rzeczy, które są Twoim darem. I właśnie każdy ma jakąś osobowość, to jest jakoś uwarunkowana i każdy ma jakieś doświadczenia, właśnie te potrzaskane i też te dobre. I właśnie z nich wszystkich możemy stwarzać właśnie tą piękną miseczkę połączoną tą złotą masą, czy tą piękną figurkę, czy ten piękny kwiat lotosu, prawda? I właśnie. Po prostu trzeba e, kultywować to i e, kultywować ten dar. I właśnie to, to się dotyczy znowu podstawowych kwestii damy, czyli niekrzywdzenie to jest uniwersalne. Bo mówię, to rozczaskanie, to cierpienie, które mamy, uczy nas współczucia. Bo inni cierpią równie, albo nie niemalże równie mocno, czy nawet mocniej. Więc naprawdę współczucie. Nie chcę nikogo skrzywdzić. To jest ahimsa, to jest pięć wskazań, to jest podstawa buddyzmu. Druga podstawa buddyzmu to jest szczodrość, czyli chcę nieść jakąś wartość dodatnią w życiu, bo pomagam wtedy ludziom kochać, pomagam im być szczęśliwym, daję im ulgę w życiu, daję im jakąś wartość dodatnią. To jest totalny fundament. Kolejny fundament to jest właściwy wysiłek, czyli na co dzień kultywuję rozpuszczanie negatywnych stanów i kultywację pozytywnych stanów serca, czyli rozpuszczanie wszystkich splamień i kultywację wszystkich cnot duchowych. To jest. Właściwy wysiłek, zarówno w relacjach, w pracy, jak i w medytacji. I właśnie kolejny fundament to jest właśnie kultywacja tych po prostu no medytacji. To się w sumie jest praktycznie to samo, że w medytacji kultywujemy niebieskie uczucia, kultywujemy spokój, kultywujemy odpuszczenie, żeby właśnie ta transformacja się działa, być może też na głębszym poziomie. Ponieważ medytacja jest właśnie jak jest taka metafora z Kanonu, że jest sobie łódź, która jest przycumowana do morza, yy, tam łódka, i znaczy, no jest przycumowana, tam pływa na morze, jest przycumowana do, do brzegu, i lina jest bardzo dobra, bardzo twarda, taka nie do po prostu, nic jej nie zerwie. I właśnie wtedy, jak próbujemy złamać tą linę, nie możemy jej złamać. I ona symbolizuje te nasze splamienia, te nasze słabości i tak dalej. Ale wystarczy kilka lat deszczu, kilka lat słońca, kilka lat wiatru, i ta, ta lina się tak po prostu. Wysuszy i tak straci swoją witalność, że po prostu można ją złamać wtedy. I tak samo jest z tymi wszystkimi naszymi słabościami, z tym, z tym naszym cieniem, które musimy przerobić na swoje ścieżce, że po prostu trzeba medytacją i tym właściwym wysiłkiem na co dzień po prostu to jest ten deszcz, słońce i wiatr, które kiedyś po prostu tą linę naszych splamin osłabią i będziemy mogli się z nich uwolnić. No i w zasadzie taki też jest przekaz takich duchowych stanów z mojego doświadczenia, że właśnie takim najgłębszym przekazem, jaki miałem, to właśnie było właśnie to, że po prostu jesteśmy bardzo biedni. Że my jako ludzie, wszyscy bliscy mi ja i wszyscy ludzie jesteśmy po prostu bardzo biednymi istotami, bardzo cierpiącymi, pogubionymi i tak dalej. I po prostu, że skoro wszyscy jesteśmy tacy biedni, to po prostu, żeby się nie krzywdzić i po prostu sobie pomagać i mieć właśnie to miłosierdzie, współczucie Odpuszczenie i po prostu tą dobroć. I to jest w zasadzie nauka, taka, która wynika z czystego serca. I właśnie po to są te słowa, i ta cała dama, którą różni ludzie mówią i też pokazują i tak dalej, bo ona właśnie przekazuje ten przekaz po prostu z tych wyższych światów niebieskich, że właśnie prawdziwe doświadczenie niebieskie praktycznie zawsze ma ten przekaz, że Esencją życia jest prawdziwa miłość, współczucie, miłosierdzie, dobroć, niekrzywdzenie i tak dalej. I że jeżeli się ma te cechy, to prowadzi to do ogromnej błogości i piękna później. I w zasadzie to jest, to jest esencja tego wszystkiego. I mówię to tylko po to, żeby właśnie się tym podzielić i zainspirować. Mm. No więc, jakby tak podsumowując, właśnie. Mamy ten wątek niekrzywdzenia, współczucia, które wynika z naszych tych trudności, z tych rozczeskanych kawałków, ale to wszystko jest piękny pokarm, żeby właśnie potem być dobrą istotą, która nie krzywdzi, która niesie wartość dodatnią i wiąże się to zarówno właśnie z, mm, z po prostu na co dzień praktyką, z kultywacją z medytacji i z dużymi wyborami w życiu, które musimy właśnie podjąć tą drogę w cudzysłowie bohatera, żeby Naprawdę wyjść z tych schematów, które sprawiają, że służymy temu, co wcale nie jest dobre, a że mieć odwagę, żeby po prostu tak ułożyć swoje życie, pomimo wszystkich przeciwności świata i tak dalej, żeby właśnie być tą dobrą e, e, energią w świecie, która niesie sprawy ku lepszemu. I to mogą być naprawdę różne rzeczy. I dodam na koniec, że oczywiście jest też droga wyrzeczeńca, droga Hermita i to jest równie wartościowe, że. on um, to w ogóle w mistyce wszystkich większych religii w buddyzmie też to jest, że zawsze jest i służba, i wyrzeczenie. Więc bycie mnichem, jeżeli ktoś ma takie predyspozycje, bycie mnichem czy mniszką, też jest wielkim darem dla świata, bo, bo to jest w ogóle największy dar, bo to jest nawet Buddha to powiedział, że to jest największe pole zasług. Ponieważ kiedy ktoś odpuszcza świat, to cały świat zyskuje tak naprawdę, gdzie na takim głębszym, duchowym poziomie. Eee, więc nieważne, czy to jest droga służby w życiu świeckim, czy służba w życiu zakonnym, czy po prostu praktyka wyrzeczenia w życiu świeckim, czy wyrzeczenia w życiu zakonnym, to to i to jest równie wartościowe, ponieważ odpuszczając tak naprawdę sami najbardziej wzrastamy duchowo i jesteśmy największym polem zasług, a niejąc służbę, czyli robiąc wartości dodatnie dla rzeczy z zewnątrz, dla ludzi z zewnątrz, czy dla istot z zewnątrz, nie tylko ludzi, też jest mega wartościowe. I praktycznie nawet John Brampton mówił, że Najlepszą praktykę mają ci, co robią obydwie rzeczy. Czyli że i odpuszczają, i coraz mają mniej tego pożądania, i coraz bardziej są tacy wewnętrznie wolni i pustopełni, i ci, co jednocześnie służą, jednocześnie robią coś, co jest dobre. I to nie musi być. Tylko nie się nie damy, to mogą być masa innych rzeczy. No nie tak jak w klasztorach, nie wiem. Jeden mnich jest, miałby kiedyś mechanikiem, to nie wiem, naprawia rzeczy w klasztorze, inny, nie wiem, ma predyspozycję do gadania z ludźmi, więc jest takim powiedzmy, terapeutą klasztornym, inny jest dobrym, dobre mowy, daje to daje mowy, a inny. Załóżmy. Ma dobrze mu idą takie sprawy jakieś tam organizacyjne, więc pisze maile z różnymi ludźmi i ogarnia takie rzeczy administracyjne. I tak jest też w klasztorze Bodiniana, że różni mnisi mają różne talenty od najprostszych po najbardziej wyrafinowane i po prostu wszyscy, każdy służy i każdy medytuje i odpuszcza. I to jest po prostu ten ideał. Jeżeli będziemy podążać tym ideałem, to każdy z was będzie transformował ten cień i będzie takim, można powiedzieć, bohaterem, który, właśnie nie bohaterem takim jak na filmach wojennych, tylko bohaterem, który w tym świecie pełnym tych wszystkich pokus, pełnych tego systemu, który chce nas zawłaszczyć, tych wszystkich mar i tych wszystkich takich rzeczy, które nas wiodą na manowce, żeby mieć odwagę, po prostu robić to, co naprawdę chcemy. Po pierwsze mieć odwagę, żeby być szczęśliwym, żeby puścić te wszystkie programy cierpiętnictwa i pozwolić sobie być lekkim, pogodnym i szczęśliwym, nawet zmysłowo, jeżeli to nie łamie wskazań. Po drugie mieć odwagę żeby naprawdę być dobrym, żeby mówić językiem serca, żeby pokazywać ludziom dobro, żeby czynić dobro pomimo trudności i tak dalej, żeby mieć odwagę właśnie, żeby ułożyć tak swoje życie, żeby mieć dobrą energię do świata i mieć odwagę na najgłębszym poziomie, żeby spojrzeć tą prawdę rzeczywistości, że tylko w wolności od tych wszystkich zlotów i upadków życia w tej pustkopełni możemy odnaleźć wolność i nibane. Więc to wszystko wymaga odwagi, a więc takiego bohaterstwa w pewnym sensie. Bo będzie bardzo dużo głosów krytycznych, głosów zarówno was krytycznych, jak i zewnątrz, które będą chciały was przed tym zatrzymać. I właśnie to jest to, że człowiek na ścieżce damy zawsze musi umieć odpuszczać coś mniejszego na coś większego. Czasami musimy odpuścić jakąś relację, która już nam nie służy na głębszą, inną relację. Czasami musimy odpuścić jakąś pracę, która nie jest dobra na lepszą pracę. Czasami musimy odpuścić jakieś nasze nawyki, na zdrowsze nawyki. Czasami musimy odpuścić nasze pragnienia na rzecz odpuszczenia w medytacji. Czasami musimy odpuścić nasz gniew na współczucie i miłosierdzie i tak dalej. Więc musimy mówić, umieć mówić nie pewnym rzeczom, co wymaga wielkiej odwagi, mówić nie różnym pokusom i różnym ludziom, co nas chcą sprawdzić na manowce i naszym własnym wewnętrznym głosom. I musimy mówić nauczyć się mówić tak, mówić tak, medytacji, nawet jeżeli jest nam ciężko mówić tak, właśnie na przykład robienia dobrych rzeczy dla ludzi, którzy kiedyś nie byli dla nas dobrzy, mówić tak, poświęcaniem się czasami, choć też bez przesady, żeby się nie zajechać i tak dalej. Więc to wszystko wymaga ogromnej odwagi i bohaterstwa i właśnie i tej po prostu drogi współczucia która, Bo jeżeli zakorzenie współczucia jest podstawowe i jeżeli będziecie to robić, to wtedy te wszystkie potrzaskane kawałeczki uda wam się stworzyć tą piękną miseczkę wypełnioną złotem, uda wam się otworzyć ten kwiat lotosu, uda się wam z tych potrzaskanych szkiełek zrobić tą piękną figurkę i po prostu wtedy będziecie szczęśliwi już tu i teraz, bo czeka was przyszłe wcielenie szczęśliwe, być może niebiańskie i, e, czy może nawet nibana i... E, no i po prostu nawet jak będziecie patrzeć w przeszłość, to będziecie paradoksalnie nawet wdzięczni za to wszystko. Za ten cały błoto, za to rozczaskanie, za te kaleczące rzeczy, które jednak dały wam to współczucie, dały wam tą mądrość, to zrozumienie i, i to wszystko. Tylko pamiętajcie, że to zadziałało tylko dlatego, bo było też światło i dama. Że absolutnie nie gloryfikujmy cierpienia, bo ono samo w sobie jest tylko cierpieniem i tylko światło damy i światło mądrości, i czy tej duchowej miłości, czy tam z tego światła duchowego, z tych mistycznych stanów, czy tutaj które z przejawów, które znajdujemy na ziemi, to tylko dzięki temu światłu i tej dobroci, tamto cierpienie zaczynamy czuć względem niego, zaczynamy je rozumieć i czuć z niego wdzięczność. Więc ostateczna wdzięczność nie powinna być do tych, co nas krzywdzili, tylko do tych, co do tego światła damy, które gdzieś tam krąży między nami. I wtedy po prostu z takim z wdzięcznością i zrozumieniem bardziej można podejść do całości. I to jest po prostu archetyp życia ludzkiego. I taka dygresja na koniec, właśnie. Wydaje mi się, że naprawdę życie ludzkie warto poświęcać na rozwój duchowy. Po prostu, moim zdaniem, e, jak się bawić, to, to w niebie. Bo tutaj po prostu te rzeczy na Ziemi to, to szczęście światowe jest, no nie jest szczególnie. Że tak powiem, trwałe, i, i, i niełatwo je dostać, i dużo łatwiej jest być szczęśliwym, po prostu właśnie praktykując damy. E, I wtedy to daje nam najlepsze podwaliny do wszystkiego. Ale też jest oczywiście miejsce na, na lekkość i na zabawę w życiu codziennym, bo też właśnie pamiętajcie o tej równowadze, że to nie chodzi o to, żeby. Że, bo czasami po prostu za bardzo się starając, tak naprawdę odbija się to rykoszetem, że to musi być w umiarze. Złoty środek. No, ale życzę Wam po prostu inspiracji i powodzenia na, 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 na Waszej ścieżce, i mam nadzieję, że ta mowa będzie dla Was jakoś pomocna i że miło się Wam słuchało. Także dzięki za uwagę.